Badania Towers Watson wykazały, że żeby pracownicy byli w sposób długoterminowy zaangażowani w swoją pracę, konieczny jest pewien poziom dobrostanu, czyli well-being. Bez tego jest prosta droga do wypalenia zawodowego. Nie może być mowy o utrzymaniu takiej wysokiej efektywności bez tego fundamentu, którym jest well-being. Może tak być, że na przykład w danej organizacji obserwuje się wysoki wskaźnik absencji chorobowych. No i co wtedy zrobić? Trzeba się temu przyjrzeć i tego powody mogą być różnorakie. Jednym z powodów może być nadmierne obciążenie pracą, innym może być na przykład zbyt mało motywujące środowisko pracy. Ale na przykład, jeśli weźmiemy ten przykład nadmiernego obciążenia pracą, to w takiej sytuacji dobrze jest zaproponować pracownikom po zbadaniu ich potrzeb, taki na przykład program well-being antystresowy, który może polegać na tym, że na przykład zaczynamy od działań edukacyjnych, czyli od wykładów w zakresie tego, jak to z nami, co z nami się dzieje, kiedy podlegamy temu stresowi nawet na poziomie fizjologicznym i później na przykład prowadzić tych pracowników dzięki takim metodom bardziej transformacyjnym niż wiedzowym, czyli na przykład warsztatom czy coachingom. Można to wesprzeć na przykład kampanią w ramach komunikacji wewnętrznej w danej organizacji. Jednym z kluczowych aspektów well-being jest sposób odpoczywania. I w świecie, w którym żyjemy teraz, w świecie, w którym wszystkiego jest za dużo, w którym wszystko pędzi, kluczowe jest to, żeby nauczyć się mikroodpoczynku. Co to jest mikroodpoczynek? To są na przykład proste, krótkie ćwiczenia oddechowe, które zajmują nie więcej niż 1 minutę albo 3 minuty, a działają tak samo jak filiżanka kawy. Well-being jest kluczowy zarówno dla liderów w organizacjach, dla szefów, dla osób zarządzających innymi, po to, żeby sami zadbali o swoją efektywność w długim okresie czasu i o swój komfort pracy, o jakość życia swojego w czasie pracy, jak również dla pracowników. Więcej o tym będzie można dowiedzieć się na konferencji Wellbeing w biznesie, która odbędzie się już 3 października 2017 roku w hotelu Soundgarden w Warszawie. Prelegentami będą światowe autorytety w dziedzinie leadershipu, wellness, wellbeing, mindfulness, stresu, zdrowia fizycznego i psychicznego.